Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie podczas naszego kolejnego krótkiego, ale mam nadzieję treściwego spotkania. Także bardzo, bardzo dziękuję za twoją obecność, za to, że ty jesteś ze mną, za to, że znajdujesz czas, aby po prostu mnie wysłuchać. Dziękuję ci za to bardzo. Dziś chciałbym, żebyśmy poruszyli temat skali wibracji. Jak przejść od tego najniższego poziomu, jakim jest lęk, do tego najwyższego, którym jest miłość. Ale zanim zaczniemy sobie o tej skali mówić i zanim przejrzymy przez te wszystkie etapy, najpierw może powróćmy na chwilkę do zagadnienia, którym właśnie jest wibracja. To, co myślisz, staje się tym, co czujesz. To, co czujesz, staje się twoim doświadczeniem. To, jak bardzo nasze myśli wpływają na naszą rzeczywistość. To, jak nasze uczucia wpływają na to, co nam się przytrafia. To, jak reagujemy na rzeczy, które nam się przytrafiają, wpływa na całą naszą rzeczywistość. Tak jak mówi prawo przyciągania, to na czym się koncentrujesz, zawsze będzie rosło. Ale zanim pójdziemy o krok dalej, to jeszcze jeden cytat najsławniejszego człowieka na świecie, tak naprawdę. Każdemu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. I widzisz, i tu w tym właśnie tkwi cały sekret wibracji oraz prawa przyciągania. Jeśli czujesz się, że jesteś godny, jeśli czujesz siebie jako osobę pełną dostatku, pełną obfitości, to wszechświat tak właśnie zareaguje na twoją wibrację i obdarzy cię tym samym. Jeśli natomiast będziesz cały czas żyła w poczuciu braku, braku spełnienia, braku finansowym, braku miłości, otrzymasz to samo. To wszystko jest jak takie pudełko, do którego wrzucamy nasze prośby, nasze marzenia. I jeśli do tego pudełka wrzucamy różne rzeczy i towarzyszy nam właśnie temu wibracja, że ja już czuję się tą osobą, która osiągnęła ten sukces. Ja już czuję się jako osoba, która spełniła swoje marzenia. Nie ma innego wyjścia. To się musi wydarzyć. Ale jeśli wysyłasz swoje życzenia, wysyłasz swoje intencje i ciągle żyjesz w poczuciu braku, mało tego, zazdrości, goryczy, rozczarowania, to nic się nie zmieni. Cały czas będziesz tak właśnie żył. Cały czas twoje życie tak właśnie będzie wyglądało. No dobrze. Zanim pójdziemy o krok dalej, to jeszcze chciałbym podać ci taki krótki przykład z życia wzięty. Tak naprawdę na moim własnym przykładzie. Kilka lat temu, gdy aplikowałem do takiej dużej firmy, która prowadzi swoją działalność w naszym kraju, wiedziałem, że konkurencja na stanowisko, na które aplikuję, jest bardzo duża. I wiedziałem, że muszę czymś się wyróżnić, żeby dostać tą pracę, o której de facto marzyłem przez wiele, wiele lat, już w czasach liceum. Gdzieś tam ta firma była w mojej głowie, również te stanowisko. I cóż, postanowiłem sobie, że zostawiam za sobą stres. Wszystkie obawy, lęki nie będą w ogóle miały nic wspólnego z moją rozmową z zarządem, a wręcz przeciwnie. Wejdę na to spotkanie pełen uśmiechu, radości, jako osoba, która już pracuje w tej firmie. Ja to w ogóle zrobiłem wtedy kompletnie nieświadomie. Nie wiedziałem jeszcze nic na temat właśnie zasady rezonansu, wibracji. To po prostu była taka moja nieświadoma decyzja i
Wtedy tak sobie myślałem, że jeśli wejdę taki właśnie uśmiechnięty, radosny, pewny siebie, to że nie ma innego wyjścia, że ta praca na pewno będzie moją pracą. I tak też się stało. Rozmowa była naprawdę bardzo przyjemna. Kompletne zaskoczenie dla mnie, że w ten sposób właśnie rekrutacja przebiegała i na tej samej rozmowie otrzymałem właśnie decyzję, że zostaję przyjęty. Także to jest właśnie zasada rezonansu, wibracji. To jak ty siebie postrzegasz, jak się czujesz, to wszystko otrzymasz z zewnątrz. To wszystko otrzymasz każdego jednego dnia. Więc tego ci życzę właśnie z całego serca, abyś już dziś poczuł się, abyś poczuła się właśnie tą osobą, która właśnie odnosi sukcesy i żyje życiem, o jakim po prostu marzy. No dobrze, chodźmy dalej i zajmijmy się tematem tej właśnie skali wibracji. Jak to wszystko wygląda? Najniżej na skali wibracji znajduje się lęk. To lęk nas krępuje, to lęk nas tak naprawdę zniewala i oczywiście, gdy czujemy zagrożenie jakieś, no to lęk będzie też taką barierą ochronną. Jednak gdy ten lęk jest z nami każdego jednego dnia, jest on ograniczający. I tu jest twoja praca, żeby stawić mu czoła, żeby po prostu wyjść naprzeciw i zacząć podejmować decyzje pomimo wszystko. Kolejny punkt na naszej skali wibracji, no to jest poziom odrzucenia. I on jest zaraz tuż za lękiem. Gdy żyjesz na poziomie odrzucenia, tak naprawdę nie tolerujesz siebie, nie akceptujesz siebie, nie lubisz innych ludzi i nawet takie rzeczy jak, wiesz, niedomknięte drzwi, krzesełko, o które się potkniesz, kubek, który niechcący potrącisz i wylejesz, będzie wywoływał w tobie agresję. To jest taki poziom, który hamuje wszystko. Który hamuje wszystko i pozbawia ciebie naprawdę tej szansy na wolne życie. Chodźmy o krok wyżej. Obojętność. Nie wiem, co jest gorsze. Obojętność czy lęk tak naprawdę? Lęk czujesz. Obojętność. Wszystko jest po prostu ci obojętne. Praca jaka jest, taka jest. Związek jaki jest, taki jest. A po co mam coś zmieniać? Nie mam potrzeby tak naprawdę. Życie płynie, a ty jesteś obok. A ty jesteś obok, ponieważ nie potrafisz podjąć żadnej aktywności. Jak to dziś wygląda u ciebie? Czy podejmujesz działanie, czy jednak wszystko, co ci się przytrafia, jest ci obojętne? Czym dla ciebie w ogóle jest obojętność w życiu? Odpowiedz sobie sam przed sobą teraz na to pytanie. Jak dziś przeżywam swoje życie? Czy to, co mi się przytrafia, jest dla mnie obojętne? Czy jednak podejmuję działanie, aby zmienić sytuację, w której się znajduję? Poziom akceptacji. I to już jest taki poziom, w którym pozytywnie postrzegasz swoje życie, pozytywnie postrzegasz wszystko to, co ci się przytrafia, potrafisz się cieszyć i podejmować działanie. Stajesz się proaktywny w tym, co robisz. Chętnie podejmujesz działania oraz nowe wyzwania. Kolejny poziom jest to poziom właśnie fascynacji. Fascynacji do życia. W momencie, gdy otrzymujesz jakąś podwyżkę, pochwałę,
stwierdzasz, że fajnie, podoba mi się to, lubię to. W momencie, gdy wyjeżdżasz na zasłużony urlop, wibrujesz na wysokim poziomie, jesteś na wysokim poziomie wibracji, no i tak naprawdę jesteś szczęśliwy. No ale gdy brakuje jakichś tam właśnie bodźców, pozostajesz taki właśnie delikatnie neutralny, bym powiedział. Jednak cały czas potrafisz jakby też dostrzegać te małe rzeczy, które gdzieś tam się po drodze przytrafiają. I tym oto sposobem przeszliśmy do najwyższego poziomu wibracji, którym właśnie jest miłość. Miłość, która płynie bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz, bez względu na to, co cię spotyka, czy ci się przytrafia. Potrafisz kochać siebie, swoje życie oraz swoje otoczenie bez względu na okoliczności. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Spójrz, taki może przykład, gdy jesteśmy zakochani, tak szaleńczo zakochani, to po prostu nic nie stoi nam na przeszkodzie, tak? Wibrujemy na takim poziomie, że po prostu czujemy, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Nie ma żadnych przeszkód. Nie ma żadnych przeszkód, a chemia, która nas po prostu rozpiera, jest widoczna dla każdego, tak? Z zewnątrz. I o to właśnie chodzi również w tym poziomie wibracji, którym właśnie jest miłość. Ten poziom zawiera w sobie dwa niższe poziomy, tak, ten właśnie, którym jest fascynacja oraz akceptacja, ale wyklucza lęk, obojętność i odrzucenie. Ponieważ gdy wibrujesz na poziomie miłości, to cieszysz się po prostu swoim życiem. Potrafisz otulić swoją miłością wszystko to, co ci się przytrafia dobrego, ale również złego. Nie popadasz w stan obojętności albo odrzucenia. Przyjmujesz sprawy takimi, jakie są, ale podejmujesz działanie i jesteś proaktywny w tym wszystkim, co robisz. Działasz pomimo przeszkód, działasz pomimo tego, że może być trudno i niekomfortowo. Ponieważ wiesz, że gdy to wszystko prowadzisz odrobinę miłości, gdy otoczysz te swoje działania miłością, to jesteś w stanie zrealizować wszystkie swoje cele. I tu również jest to tak naprawdę niesamowitym doświadczeniem, że nie musisz zawsze walczyć, nie musisz zawsze robić wszystko dokładnie. Czasami możesz sobie pozwolić opuścić. Czasami możesz pozwolić sobie na chwilę spokoju i odpoczynku. Ponieważ już mówiłem niejednokrotnie, ja sam tego się uczyłem przez wiele, wiele lat, ale to właśnie między bodźcem a reakcją jest to miejsce na te wyjątkowe rzeczy. I tego ci właśnie życzę również dzisiaj, abyś potrafił czasami po prostu puścić ten łuk tej cięciwy i pozwolić polecieć i zobaczyć, co zacznie się wydarzać. Na co jednak jeszcze warto zwrócić uwagę, to że gdy zaczynasz wibrować, słuchaj, na tym wysokim poziomie, jakim właśnie jest miłość, to nie znaczy, że zawsze będziesz mieć świetny humor. To nie znaczy, że nigdy się nie będziesz złościł. To nie znaczy, że ktoś nie wywoła w tobie smutku albo gniewu. Oczywiście takie rzeczy będą się zdarzały i to jest normalne, ponieważ to, że podnosisz swoje wibracje, nie znaczy, że zostaniesz za chwilkę świętym apostołem Pawłem. Nic z tych rzeczy. Aczkolwiek, kto wie, tak? Może dostąpisz takiego przebudzenia, że tak może się wydarzy, ale okej, bądźmy poważni, zejdźmy na ziemię. Gdy wibrujesz na poziomie miłości, pozwalasz sobie czuć to wszystko, również te dobre rzeczy, jak i
te złe rzeczy. I to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale gdy przytrafiają się tobie te właśnie te gorsze rzeczy, to po prostu nie jesteś w stanie odrzucenia. Akceptujesz je i idziesz dalej. Okej, tak się wydarzyło, tak mi się przytrafiło, potrafisz to zaobserwować, zrozumieć, ale po prostu za chwilkę wykonujesz krok i ruszasz dalej. I to właśnie uważam, że jest najważniejsze i najpiękniejsze w tym naszym codziennym życiu. I tego Ci życzę z całego serca. Jeśli to wszystko, o czym mówię, jest dla Ciebie w jakiś sposób interesujące, serdecznie zapraszam. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana coachingiem indywidualnym, również Cię serdecznie zapraszam do kontaktu. No cóż, życzę Ci dobrego dnia, wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia. Cześć!